Tam tu ładować, ale dobra. Jeszcze mam dwa miejsca, więc... Już mam miejscówkę. Tylko zmienię obiektyw. Dobra. Tutaj jest taki kort i w sumie tutaj mogę sobie bezpiecznie ćwiczyć, bo tam też mogę bezpiecznie, ale jest zamknięte. Tutaj jest ciekawe miejscówka w ogóle, bo tam jest stadion, taki duży, i obok jest Orlik, nie? Tutaj jest kort i jest tu stara szkoła, kiedyś tam wojsko było. Chodziłem tam przez jakiś czas, ale później zamknęli. Mało kto miał okazję tam chodzić. Tu jest gimnazjum, teraz już podstawówka. Tam za mną jest urząd miasta. A tam jest ta siłownia taka z zielonymi drążkami. Tam za tymi drzewami, za tym budynkiem. Więc ciekawe miejsce. Biorę słuchawki. Fajnie było, ślisko jest dosyć, ja później trochę ścinałem zakręt, jak widzieliście chyba. Te słuchawki są spoko, ale chyba muszę je dać do tyłu jakoś, bo z przodu za bardzo je w dół ciągło. Zobaczcie, będzie z tyłu. Stanie na rękach zawsze spoko. Ale nie, jak jest krzywo. Teraz sprint od tamtąd aż tam. Taki bardzo szybki sprint. Założę je do tyłu tym razem. Zobaczymy, jak to będzie. Już. Teraz spoko poszło. Słuchawki nie wypadły. Trzymały się dobrze, czyli do tyłu trzeba zarzucać. I akurat jechał kierownik z kluczem na stadionu, ale już za późno, już się nabiegał trochę. Teraz zrobimy część siłową. Już mi jest gorąco. Może jakieś pompki tu potrzaskam. Na przerwie. Godzina za 50. Już jesień. Trzeci dzień jesieni. I co? I nic. I kasztany spadają, liście. Fajna pora w sobie, jeżeli chodzi o kasztany i liście.
Pogoda już tak średnio, bo pada i nie pada. Jak ma padać, to pada, jak nie pada, to nie pada. A to jest wszystko na odwrót. Wziąłem kamerę sportową i nie wiem, jak ją wykorzystać tu. Próba wejścia na drzewo. Tak, normalnie to się chyba nie da. Wiem, co zrobię. Przebiegnę się z kamerą na głowie. Tylko włączę nagrywanie. Dobra. Kręci. Nagrywa chyba ta. Zapomniałem już. 8 sekund już. Teraz 12. Dobra. Trochę ciemniej, bo nie będzie widać tła. Będzie. Do biegu. Gotowi? Start. Dobra. Chyba wyszło. Chyba pora wracać. Powoli. Fajnie tak pobiegać było. Jest takie duże drzewo. Ono ma tabliczkę na jakiegoś wielkiego drzewa i starego, już wam pokażę. Teraz wracamy na stare śmieci. Jednak po przejściu 10 metrów się zregenerowałem. I zrobimy taki krótki trening tutaj, jakieś 10 minut. Takie dopełnienie. Lecimy. Teraz takie resty w górę i w dół. Zapomniałem nazwy tego, ale zobaczycie, podobne do pociągnięć, tylko jeszcze na górę. Teraz może dipy. Teraz dam brzuch. Starczy. No dzisiejszy trening był spoko. Nawet bardzo spoko. Więc jestem zadowolony. Nie ukrywam. Fajnie było. Ale się skończyło. Teraz trzeba coś porządnego zjeść. I jest dopiero 10:20. Jeszcze tyle przede mną. Ale już dobra bariera na start dnia jest załatwiona. No co? Trzeba się zbierać do domu. Więc... Dzisiejszym gościem specjalnym są dwie jerby Amandy. Czerwona tradycjonal i niebieska desperada.
Zostały mi resztki. Więc zrobię mieszankę. Albo nie. Można zalać pierwszy zalew. W sumie temperatura jest spoko. Po chwilę w czajniku to leżało. Następny zalew za 5 minut jakieś. A teraz prasowanie. Jest ciepło, więc można otwierać okna. Kasztan oczywiście zebrany. W końcu tradycję trzeba utrzymywać, chociaż jednego zebrać. Za dzieciaka się zbierało całe kieszenie. No i zebrałem jabłka. Teraz czas się brać za czynności życiowe. Trzymajcie się, cześć, do jutra.